Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Ark Survival Evolved. Teraz sobie pływam z moim sarkozuchem, no i naprawdę polecam go do bitw podwodnych, zwłaszcza jeśli chodzi z rekinami. Wystarczy głównie atakować rekiny od tyłu i wtedy już problemy z animacjami zwykle mają. No ale teraz raczej tego nie pokażę, bo się teraz nic nie respi zwyczajnie. Może się trochę przepłyniesz. Zwracać uwagę na poziom. Na poziom tlenu. Mogą być też drobne ścinki podczas nagrywania tego. Chociaż nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo widoczne na filmie. Tutaj rybka zwykła była. Tam dalej. The Island to jest raczej łatwa w lokalizowaniu mapa. Raczej trudno się tutaj zgubić. Nie trzeba po prostu trzymać się wybrzeży. To jest dość bezpieczny sposób. Co my tu mamy? Prawego. I też trzeba uważać, jak się tym pływa z arkozuchem na... Jak to się pływało? Na meduzy właśnie. Elektryczne. Ale to nieważne, czym się pływa, to zawsze trzeba na to uważać. Bierze pułapka. Też w tym odcinku chcę trochę tych zrzutów posprawdzać, gdy nie ma jakichś ciekawszych itemów. Tu. I chyba dzisiaj nie znajdę tych rekinów. Może gdybym dalej na ocean wypłynął, coś lepszego spotkał, ale teraz mi się jakoś zbytnio nie chce tego robić. I też trzeba załatwić więcej pożywienia. Chętnie bym przepalił dużo mięsa. Ciągle tylko berry w sumie jadam, bo to jest jeden z lepszych sposobów na... I trochę na nawodnienie, trochę też na pożywienie w arku. Jestem niedaleko swojej bazy. Okej, można teraz to zrobić. Sarkozuch powinien mieć całkiem sporo tego mięsa. To może bym nawet przypalił. Zależy jak to z wagą będzie. Dobra. Trochę już mam ten przepełniony ekwipunek. Niestety. No i... Na razie jedyny sposób, jaki mogę tutaj robić jakikolwiek prowiant, to właśnie jest zapalanie tego ogniska. To rozpal ogień. Chyba są jeszcze inne sposoby na budowanie, ale później najwyżej to jakoś zupdate'uję. Też więcej drewna by przydało. Tutaj jest całkiem sporo. Też jestem zmęczony. Jaj, dobra. Trzeba coś pozmieniać. Trochę za dużo kamieni mam moim zdaniem. Też już mi się zatrute strzały kończą. Też w sumie bym mógł w tym odcinku zrobić, a nawet jeśli nie zdążę, to w następnym. No i czy teraz mogę się poruszyć? Mogę. Okej. 17 wezmę. To powinno wystarczyć, już mam 2 mięska. Te 3. Gotowane mięso szybko akurat buty regeneruje. To, uda się przejść na jakąś wycieczkę z Guanodonem. Jest jeszcze dzień. No i tutaj... Właśnie energia tak średnio się opyla. Chyba lepiej po prostu zdrowie i atak. Jemu i tak się na terenie... kończy... stamina. No i co? Gdzie jest najbliższy?
Piszę rzut. Tam na krańcu, a na krańcach wyspy. Ja mam ostatnio. Przepłynę się tutaj chwilę. I też polecam używać w arku tych dinozaurów olbrzymów. Takie jak na przykład ten mój. No stąd tego nie widać, ale mam jednego. Raczej wkleję to w odcinku jakąś, bo nie pamiętam niestety. Bo mam jednego większego dinozaura, który pokonuje czasami nawet T-Rexy. Dobra, lecimy dalej. Raczej niedługo powinien coś spotkać. Mi gorąco. No tak, bo ja przecież ja mam set pod tą cięższą zbroję. Zresztą nie jest najlepsza, jeszcze jest metalowa. Ta jest hitynowa właśnie. Jak ma się te zbroje, warto się fokusować czasami na żółwiach albo na trylobitach. Na łatwo surowce do tego potrzebne zebrać. Też w nocy jednak lepiej trochę widać te buty. Tam chyba widać. Muszę uważać, bo czasami tutaj się respi ten szponowiec. Tak podobny. Bo ja nie pamiętam tych nazw niestety zbytnio. Dawno w sumie w Arka nie grałem. Raczej jakby się udało uciec. I co? Daleko chyba rzut tutaj. Panodon. Tego chyba bym zabił najlepiej. Co? Bo ty przyszły elektryczny to przystosowałem. Myślałeś. Teraz powinno mnie to nie być. Okej, okay, już nawet muzyka już ustała. Słychać w ogóle w montażu. Okej. Okay. Chyba nie powinny się teraz, ale w razie czego jeszcze trochę się oddalę. Wchodzi się. O, to się tak uda. Okej. Tutaj niczego nie ma. Jaki... No podstawowy. Wezmę tylko. Tego nie będę brać, bo już pod metalowe rzeczy robię. Wyrzuć. Wyrzuć. No, trochę marnotrawstwo itemów, ale... Jakbym tego nie używał później. Wody, razu, wody. Dinozaur, którego kiedyś używałem. A, dobra. Teraz pójdę w stronę mojego domu, tam jeden żył. To tutaj pospad był? Zaraz zwróciłem na to uwagę w sumie.
Teraz jakby tu najszybciej się do domu wrócić. Szybka przeprawa przez wodę. No i tutaj troszeczkę się, że nie daleko raczej mojej bazy jestem. Tyle, żeby nie wejść do tych głównych lasów, bo tam jest bardzo dużo niebezpiecznych dinozaurów. Dobra, chyba przejdę przez las najlepiej. Ale nie ten większy, tylko... Już chyba przechodziłem nawet. Drzewa bambusowe. Jednak nawigacja nie zawiodła, jest w wyspie. No tak jest. Jeszcze w tym odcinku trzeba będzie te mięso odebrać, wcześniej zawione. Kiedyś tutaj. Albo się po prostu nie zrespił. Niestety. W następnym odcinku z Arka, jeśli go nagram, to raczej będzie z bitw podwodnych. Także będę używać Sarkozucha, tego z początku odcinka. No i tutaj nic nie było. No jeszcze się przejdźmy dalej. Więc więcej berry bym mógł używać. Łatwo się zbiera na tym. Dobrze. Ok, teraz przechodzimy na drugą stronę wyspy. Taki dość eksploracyjny odcinek po mapie się zrobił. Ok, może tak być. Czasami się tutaj żółwie respią. No i już widzę z daleka dinozaura olbrzyma. Ostatnio mam problem z podglądem na poziom. Ale może teraz się wyświetli? Niezbyt dziwne, bo jeszcze przed odcinkiem mi się wyświetlało na dinozaurów. Za nisko stałem.
Dotarłaś do Wyspy Kamiennej. Ale żadnego respu nowego nie znalazłem. Chyba jednak powinienem w drugą stronę. Czy na pewno? Dobra, w każdym razie lepiej się teraz wróćmy po to mięso. A ty się orzeł zresztą. Tylko rzadko resztę. Nie wiem pojęcia niestety jak się go oswajało. Chyba nie w klasyczny sposób. A dobra, załatwmy go. To jest. Cały czas mam full HP i pokonam. I będzie to. No i dobra. I z powrotem do bazy. To jest Tricer Dodo. Orzeł niedaleko lata. Trochę chyba przyspieszę w montażu tę podróż, bo trochę to już się dłuży. Okej, okay, tutaj by można spróbować przypłynąć. Zawsze warto sprawdzić, czy pod wodą czegoś nie ma. A raczej jest czysto tym razem. Tyle, kolejny rzut. Mam nadzieję, że tym razem będzie gotowy. Prania. Oj, ten dinozaur, co mówiłem na początku odcinka, się nazywał. Otwórz. Paraceraterium. No, dokładnie. Łatwa nazwa do zapamiętania. Trochę już mi pasek głodu spadł. No i dobra, lecimy do tego zrzutu. Tym razem koloru zielonego. Trochę tutaj drzewa przeszkadzają w chodzeniu. Kurde, strasznie się powtarzam. Mam wrażenie, tak. No ale dobra, otóż. Jest stawa, to jest w miarę pozytywna. Garnek do gotowania niezbyt, ale. Pędzel. Pędzel raczej prosty miał crafting. Będzie garnek. Bo na tyle.
Rzuć. Wróćmy się do bazy szybko. W sumie nie wiem, co najlepiej inwestować w moim iguanodonie. Czy lepiej pod HP i atak iść, czy po prostu w szybkość, chociaż te upgrade'y szybkości są wielkie. Zauważyłem. Podobno nic nie ma, bardzo dobrze. Zobaczmy, ile mięsa się produkowało. No tak, bo przecież ja wszystkiego nie wrzuciłem. No ale dobra. Raczej wszystko powinno się ładnie przepalić. Jak mam jeszcze całkiem sporo tego drewna? No i to by byłoby na tyle w tym odcinku. Pewnie wiem pływać trochę dłużej pod wodą. Zobaczmy jego, o, Sendaila. No, to na razie.